Fundacja Sztuki Dialogu w Jedwabnem powstała z potrzeby wsparcia inicjatyw kulturalnych organizowanych w Łomży i okolicach. Współpracując z lokalnymi instytucjami i ośrodkami kultury, wspiera realizację festiwali i przeglądów. Jest także wydawcą książek. Fundacja Sztuki Dialogu powstała w drugim kwartale 2012 roku. Mamy swoją siedzibę w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem. Zakres naszych działań obejmuje zarówno gminy powiatu łomżyńskiego, jak i miasta Łomży. Jednak kilka naszych działań, które zrealizowaliśmy, obejmują również województwo podlaskie. Zaangażowane osoby w realizację może misji tych wszystkich celów naszej fundacji to są przede wszystkim dyrektorzy naszych jednostek. Pani Ania Archacka, dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie, pan Jarosław Cholewicki, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury, pan Jarosław Antoniuk, to jest dyrektor Teatru Lalki Aktora, również pan Plaga, który jest właścicielem telewizji lokalnej Skorpion. I bardzo wspaniale współpracuje mi się z panią Agnieszką Rzemek-Pawczyńską. Jedną z głównych inicjatyw Fundacji Sztuki Dialogu była współpraca przy realizacji 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka. To jeden z ważniejszych w kraju festiwali prezentujący małe formy teatralne przeznaczone do wystawienia na niewielkich scenach. Jego głównym organizatorem jest Teatr Lalki i Aktora w Łomży. Fundacja organizowała OFF Festival Moje Miasto, a więc cykl imprez artystycznych, które towarzyszyły festiwalowi i odbywały się w rynku Starego Miasta. No tutaj udział fundacji finansowy był dosyć spory. Te działania były przy współpracy z Zarządem Województwa Podlaskiego. Fundacja ma na koncie także szereg inicjatyw realizowanych wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży. Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej, turnieje tańca towarzyskiego, giełda piosenki dziecięcej, scena młodych wokalistów. Jest sporo działań i projektów, jest sporo pomysłów. Bez fundacji nie bylibyśmy tego w stanie zrealizować, ponieważ w niektórych przypadkach domy kultury są w ogóle wyłączone z możliwości przede wszystkim ubiegania o środki finansowe. Natomiast to powoduje, że te wzajemne relacje to są fajne, my sobie wzajemnie pomagamy. My posiadamy fachowców z określonych dziedzin, którzy nie do końca są wykorzystani przy napisaniu projektu. Możemy to wspólnie dużo lepiej zrealizować. Kolejnym ważnym partnerem organizacji jest Muzeum Przyrody w Drozdowie, z którym fundacja współpracuje niemal od początku powstania. Dzięki tej współpracy na przestrzeni ostatnich 3 lat, poczynając od roku 2013, zrealizowaliśmy wiele bardzo ciekawych inicjatyw. Były to inicjatywy związane z historią, kulturą tych terenów, dziedzictwem kulturowym, ze spuścizną lutosławskich, bo głównie tymi tematami zajmujemy się współpracując z fundacją. Dzięki temu doszło do wydania 2 publikacji, pamiętnika Jerzego Jabłońskiego oraz portretu rodzinnego Witolda Lutosławskiego. Poprzez działania kulturalne jesteśmy w stanie jakby wejść tutaj w społeczność lokalną. To przez kulturę możemy się bardziej zintegrować, pokazać. Sądzę, że takie działania edukacyjno-kulturalne bardziej jakby potrafią spoić tą lokalną społeczność, bo ci ludzie mogą tutaj spotkać, porozmawiać, możemy się wzajemnie poznać i oczywiście tym samym możemy coś wspólnie jeszcze innego, czegoś dokonać. W planach jest jeszcze wiele nowych inicjatyw. Fundacja Sztuki Dialogu z Jedwabnego to certyfikowana organizacja zrzeszona w sieci Węzeł Wsparcia. Zaprasza wszystkich zainteresowanych działalnością społeczną na konsultacje w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych.